początku lat 40. XX wieku nad brytyjskimi polami i kanałem La Manche pojawił się dwusilnikowy samolot Royal Air Force de Havilland Mosquito. Niemiecką odpowiedzią miała być pośpiesznie opracowana konstrukcja Kurta tanka. Ciężki, również dwusilnikowy myśliwiec TA-154. Podobnie jak w przypadku podniebnego przeciwnika, do budowy jego skrzydeł i kadłuba również miano użyć dużej ilości klejonego drewna. W związku z nasilającymi się alianckimi bombardowaniami obszarów przemysłowych Rzeszy, także Bremy, przeniesiono na bezpieczniejszy Dolny Śląsk liczne zakłady lotnicze. Również montownię samolotów TA-154 zamierzano uruchomić przy lotnisku w Osłej. Czy taka ich lokalizacja miała jakiś związek z istnieniem w Bolesławcu wyspecjalizowanych w obróbce drewna zakładów Huberta Landa, przy których funkcjonował przekształcony Arbeitsschlager Bunzlau 1? Tu na obecnej ulicy Staroszkolnej w Bolesławcu istniały ogromne zakłady Huberta Landa. Zakłady, które zajmowały się przetwórstwem drewna, były wyspecjalizowane w tym właśnie materiale i być może to stało się powodem, że gdy przenoszono z miejsc bombardowanych na te tereny zakłady lotnicze, to również Hubert Land otrzymał bardzo poważne zadania związane z realizacją nowoczesnego samolotu, czy dopiero nowo opracowanego przez Kurta tanka TA-154. Ten samolot miał być odpowiedzią na angielskie myśliwce, bombowce, które nazywały się Mosquito i które były samolotami wykonanymi w ogromnej części z drewna. Tak jak się oblicza, około 50% konstrukcji tej maszyny było wykonywane z klejonego drewna, z takiej uszlachetnionej formy drewna. Podobnie chcieli zrobić Niemcy. Opracowano dwusilnikowy samolot TA-154 z tego, co wiadomo z takich skąpych relacji, tu w tych zakładach wykonywano elementy skrzydeł. O tym wspomina jeden z więźniów. Te elementy prawdopodobnie były dlatego zlecane tutaj do wykonania, ponieważ firma miała fachowców doskonale znających się na obróbce drewna i świetnie umiejących wykorzystać właściwości tego tworzywa. Jeszcze wcześniej przekształcono tutaj z takiej organizacji Schmelt obóz, w którym pracowali przede wszystkim Żydzi. To był obóz nazywany później Bunzlau 1 i była to filia obozu koncentracyjnego Gross Rosen. Ta filia była zlokalizowana w obrębie zakładu, niemniej ona miała odrębną zupełnie strukturę. Baraki nie miały żadnego powiązania z tym, co było wykorzystywane do produkcji. Inwestowanie w obrębie firmy Holzbau Huberta Landa w filii obozu koncentracyjnego Gross Rosen, czyli Bunzlau 1, dostarczającego niewolniczej siły roboczej, pozwalało na szybką rozbudowę istniejących już hal i podejmowanie produkcji na potrzeby militarne III Rzeszy. Do świeżo wzniesionych przywożono z frontu czołgi, przywożono z frontu różnego rodzaju sprzęt uszkodzony i one były tutaj remontowane. Podobnie zresztą jak w pobliskiej hucie Karlsberg,
wykonywano pracę nawet przy czołgach Pantera. Huta ta oczywiście przestała mieć znaczenie jako zakład produkujący wyroby szklane, natomiast wykonywano tam remonty, ponieważ bocznica kolejowa pozwalała na dostarczenie bezpośrednio na teren zakładu różnego rodzaju maszyn bojowych pouszkadzanych na wielu frontach. Profesor Alfred Konieczny, naukowiec zajmujący się problematyką obozu Gross-Rosen i jego filii, cytuje wypowiedź jednego z więźniów Stanisława Gortata dotyczącą wytwarzania tu drewnianych makiet samolotów wojskowych, ale także mówiącą o pracy przygotowującej tu do montażu duże skrzydła jakichś samolotów dwusilnikowych. Czy chodziło o niemiecką odmianę brytyjskiego Mosquito, jak nazwano TA-154? Jeśli chodzi o zakłady Huberta Landa, to te zakłady miały system pracy wręcz zbrodniczy. Sam właściciel Land, wtedy kiedy można było ulżyć trudowi więźniów, kiedy na przykład można było dać im specjalne podkładki, żeby ciężkie belki noszone na ramionach nie obcierały im skóry, zabronił, kazał to robić tak, żeby ci więźniowie jak najbardziej przy okazji tej pracy cierpieli. Tutaj dzisiaj przy tym zakładzie została wzniesiona skromna, taki został wzniesiony skromny monument, kamień, na którym napisano o tym, że w tym miejscu istniała filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen Bunzlau 1. Plany budowy jednak rychło zarzucono, a w drugiej połowie 1944 roku rozpoczęto w Ospłej montaż samolotów myśliwskich Focke-Wulf 190. W tym miejscu wcześniej stał duży młyn wodny, zwany Górnym. Korzystał on z części wód Bobru, odprowadzanych do jego zastaw malowniczą i krętą odnogą. Pożar obiektu w 1871 roku zakończył jego istnienie, a na pozyskanym gruncie przemysłowiec brytyjski Samson Waller zbudował w latach 1871-1873 zakłady tekstylne Concordia. W trakcie II wojny światowej pod koniec 1943 roku pomieszczenia firmy tekstylnej przejęły lotnicze zakłady Wasserflugzeugbau AG. Konieczność zapewnienia wystarczającej liczby robotników zatrudnionych przy produkcji części samolotowych doprowadziła do utworzenia na terenie Concordii kolejnej filii Gross-Rosen, tym razem nazywanej Bunzlau 2. Tu w tym niegdyś pięciopiętrowym, obecnie nieco niższym gmachu Concordii, w takim ponurym, szarym budynku, na trzecim i piątym piętrze zlokalizowano niegdyś obóz Bunzlau 2. Mieszkali to ci, którzy na pozostałych piętrach wykonywali elementy samolotów. Były to samoloty Focke-Wulf 190, a do zadań pracowników, do zadań robotników, którzy tutaj pracowali, więźniów polskich, należało przygotowywanie elementów skrzydeł, trasowanie, wykonywanie otworów w blasze, drobne nitowania i inne pomocnicze prace. Oczywiście mieszkali tutaj nie wychodząc na zewnątrz, a więc było to jakby podwójnym takim umęczeniem tych ludzi, ponieważ widzieli tylko i wyłącznie miasto, widzieli to, co się dzieje za oknami, a sami nie mogli z tego świeżego powietrza skorzystać. Dochodziło tutaj do makabrycznych sytuacji. Jak pisze
doskonały naukowiec zajmujący się problematyką obozu Bunzla 1, Bunzla 2, profesor Alfred Konieczny. Tutaj dochodziło do różnego rodzaju eksperymentów, chyba też na ludziach, ponieważ kiedy chciano pozbyć się wszawicy, zamknięto tych nieszczęśników na czwartym piętrze i wpuszczono gaz, który miał zabić insekty. Okazuje się, że ludzie, którzy to piekło przeszli, sami ledwo uszli z życiem. Więźniowie mieszkali tu na hali głównej na trzecim i piątym piętrze. Traktowano je jako bloki, trzecie piętro jako blok pierwszy, a poddasze i piąte piętro jako blok drugi. Praca odbywała się w salach na parterze, pierwszym i drugim, a także czwartym piętrze. Jest rzeczą niezwykłą, nieinscenizowaną to, że tu na trzecim piętrze Concordii, gdzie przed laty kotłowało się od tych nieszczęśliwych ludzi uwięzionych tutaj i tu zmuszanych do ciężkiej katorżniczej pracy, wisi krzyż, wisi symbol nadziei, a właśnie tu, przecież w tych pomieszczeniach, niegdyś zastawionych piętrowymi pryczami, pomiędzy którymi były ciasne tylko przejścia, ci ludzie właściwie nawet nadziei mieć nie powinni, ponieważ oni byli po to tu spędzeni, żeby pracować dla III Rzeszy, a jak głosiły napisy na bramach obozów koncentracyjnych, praca miała uczynić wolnym. Jednak ci, którzy przebywali tu, niejednokrotnie słyszeli od swoich nadzorców, że ich wolność wiedzie przez komin krematoriów. To pomieszczenie jest dzisiaj magazynem, ale można tylko sobie wyobrazić, jak musiało tutaj wyglądać wtedy, kiedy trzymano więźniów, kiedy wszystkie ich czynności życiowe sprowadzały się do tego pomieszczenia, a miejsce pracy było o piętro niżej. To właśnie wejście prowadziło niegdyś do drugiego bloku, Bunzlau 1, a więc filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Tu mieszkali polscy robotnicy, jako że większość robotników przetrzymywanych właśnie w tych dwóch pomieszczeniach, a więc piątego piętra całego i trzeciego piętra, stanowili Polacy. Oni byli więźniami, którzy po przygotowaniu wstępnym, po przeszkoleniu, umieli wykonywać te prace, które potrzebne były przy produkcji elementów samolotów Focke-Wulf. Stąd ci ludzie schodzili piętro niżej, bądź kilka pięter niżej, tam gdzie na poziomach odpowiednich odbywała się produkcja, gdzie stały maszyny produkcyjne. Tam wykonywali swoją pracę, po czym wracali tutaj na górę. Mieli tutaj swoją prowizoryczną umywalnię, mieli tutaj swoją latrynę, bo trudno to nazwać ubikacją. Tutaj mieszkali, tutaj byli strzeżeni, a jak wspominają, dookoła na budynku była zawieszona siatka, która prawdopodobnie była pod napięciem, przynajmniej tak ich informowano, po to, żeby tutaj stąd nikt nie uciekł. A jednak mimo tych zabezpieczeń tak doszło tu do ucieczki kilku osób. Niestety większość z nich została schwytana i zapłaciła za to życiem. W latach 80. się przyjąłem tutaj do firmy Sławy i przyjmując się tutaj, był kiedyś magazyn, ja tu pracowałem. W tamtym końcu budynku wykuliśmy otwór po to, żeby spłynęła woda, bo kiedyś to nam zalało w tym magazynie. I jak żeśmy przekuli ten strop, to woda leciała ciurkiem. Zresztą tutaj też coś jest zalewane, widać, nie wiem. Podejrzewam, że to jakieś może było wejście niżej albo coś, nie wiem, ale widać, że to jest zalewane. W latach 80. jak tu pracowałem, pracowało dużo osób starszych, którzy tu byli od początku i w tym czasie no, przekazywali jednym drugiemu, co tu się działo, co tu było. Mówili, że
Są jakieś wejścia jeszcze gdzieś, nie tylko że tu, tak jak ja podejrzewam, że prawdopodobnie jest tutaj po drugiej stronie i tak jak jest w tamtym budynku, jak w tej chwili obecnie jest dziewiarnia, że też gdzieś jest tam ten wejście podziemia. Na wieży zachowało się sporo śladów wojny. Widać uderzenia pocisków o betonowe słupy konstrukcji. Widać również poodbłupywane kawałki większe betonu, gdzie prawdopodobnie jakieś musiały uderzać pociski większego kalibru. W dawnej kotłowni urządzono hamownię silników. Jakie to były silniki, nie wiadomo, jednak potężne urządzenia sugerują, że mogły tu być testowane nawet niektóre prototypy niemieckich silników odrzutowych, będące efektem poszukiwań nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Co jest tutaj niesamowitego? Blok hamowni, blok betonowy, jest to ogromna budowla, w której wykonano kanał rewizyjny, do którego są z kolei odpowiednimi otworami wypuszczone długie kotwy. To są metalowe takie sztaby o średnicy około 8-10 cm, równie potężnymi nakrętkami mocowane i na górze, nad tym potężnym blokiem betonowym była platforma, do której umocowywano różnego rodzaju silniki. I to właśnie jest jedna z takich tajemniczych bardziej historii, ponieważ tak potężny blok betonowy, który był zresztą jeszcze oddzielony od całej konstrukcji specjalną szczeliną deletacyjną, taka szczelina również jest tutaj na dole zrobiona, także ten ogromny ciężar był odizolowany od reszty budynku specjalną warstwą korka, również od spodu był wyłożony, jak budowane były takie urządzenia, korek, więc ta ogromna masa, jak widać, była niewystarczająca po to, żeby wytłumić drgania, jakie musiały być na nią przenoszone. Więc można sobie wyobrazić, jakiego rodzaju ciągi osiągały silniki przymocowywane do platformy kontrolnej. Dzisiaj już nie można wejść na teren samej hali badawczej, ponieważ jest tam magazyn wypełniony produktami, dlatego też jest to pomieszczenie niedostępne, ale warto wiedzieć, że sama hala, ta właśnie hala, w której odbywały się doświadczenia, była przepięknie wykończona, była wyłożona kafelkami, była zabezpieczona wysokimi oknami, także w środku było bardzo widno, były różne otwory wentylacyjne, a także specjalny wyciąg kończący się na dachu, który wszelkie spaliny, wszelkie jakieś gazy, które tam się mogły gromadzić, natychmiast odprowadzał na zewnątrz. Oczywiście całość tego zameczku była zlokalizowana na terenie
dawnych zakładów Concordia, tych, które w czasie pod koniec II wojny światowej służyły już do produkcji elementów samolotów Okke-Wulf 190. Jako że samolot TA-154 profesora Kurta Tanka nie wszedł tutaj do produkcji. Mimo że potężny blok hamowni wypełniał niemal całą piwnicę tego zameczku, to tutaj były niegdyś otwory okienne. Oczywiście na zewnątrz jest to dzisiaj zaspane ziemią, jako że my jesteśmy trochę poniżej poziomu gruntu, a tu dla obsługi, oczywiście można się domyślać, że dla niemieckiej obsługi hamowni, przygotowano wspaniałe prysznice, które na pewno dobrze służyły po pracy przy jakichś tam badaniach silników. Oczywiście miejsce to dzisiaj jest praktycznie niedostępne dla osób postronnych, ponieważ znajduje się na terenie zakładu, ale warto pamiętać, że gdzieś tutaj również pracowali polscy więźniowie, którzy być może stanowili tylko siłę pomocniczą do różnego rodzaju badań. Ani podejmowane próby skonstruowania nowocześniejszych samolotów, ani maszyny Focke-Wulf 190 montowane przez więźniów w pobliskiej Osłej, do których części przygotowywali także niewolnicy Bunzlau I i Bunzlau II, nie uratowały III Rzeszy przed ostateczną klęską. Pozostaje pytanie, jaki wkład w budowę maszyn TA-154 miały bolesławieckie firmy, a zwłaszcza zakłady Huberta Landa? Czemu dokładnie służył budynek nazywany dzisiaj zameczkiem, dysponujący przestronną, wysoką i wykafelkowaną halą oraz umieszczoną w jej centrum platformą masywnej hamowni? Materialne ślady po tamtych dramatycznych latach powoli znikają. Pozostały jeszcze ponure, szare ściany głównych zabudowań dawnej Concordii. Wartownicze schrony i wtopione w bruk dziedzińca tory kolejowe, kończące się dzisiaj na nowoczesnym budynku wzniesionego tu sklepu.